Witam Was serdecznie. Wreszcie słuchawki, które spełniają moje oczekiwania. Buds 3 Lite. Eleganckie, zgrabne, białe i magnetycznie same wskakują do etui, które je ładuje lub doładowuje. Słuchawki parują się z jednym tylko urządzeniem, za to bardzo szybko, bardzo prosto i bez problemów. Co najważniejsze, to słuchawki bardzo wygodnie leżą w uchu, nie wypadają, nie są olbrzymie i naprawdę taki hałas, jak dają metry pociąg, dają radę słuchać muzykę. No, a dla tych, którzy nie słyszeli, to tak naprawdę dźwięk metra czy pociągu nie przenika za bardzo do słuchawki i słychać to, co z nich gra. Bez konieczności podgłaśniania. Okej, ja tu gadu, a słuchawki nabyłem z oryginalnej dystrybucji naszego krajowego Mi Store. Był hologram, wszystko elegancko zapakowane, widać, że nieruszane, nie ściągane z ekspozycji, po prostu czyściutko. W środku, w głębi, znajdziemy małą torebeczkę, w której są dodatkowe końcówki słuchawek oraz takie skrzydełka motylki, jeżeli ktoś ma inny rozmiar ucha niż standardowy. Nie bardzo wiem, czy te są mniejsze czy większe, w każdym bądź razie wiem, że mam zapas. No i oczywiście przed użyciem słuchawek należy ściągnąć z nich folijkę zabezpieczającą. Czyli otwieramy pudełko, ściągamy folijkę, wrzucamy z powrotem słuchawki do ładowania, a dopiero potem po ich wyjęciu, po naładowaniu, możemy je parować z telefonem. Oczywiście telefonem lub innym urządzeniem Bluetooth. Etui ładujące ma końcóweczkę USB-C, czyli nowsze gniazdo i ja skorzystam akurat z mojego powerbanka, żeby je ładować. Jednakże oczywiście najpierw zastosuję się do instrukcji i zdejmę ochronne folijki, aby umożliwić słuchawkom ładowanie. Niektórzy nazywają je pchełki, no to te pchełki są naprawdę bardzo ładnie wykonane, bardzo estetyczne są, miłe w dotyku. Ten plastik jest naprawdę wysokiej jakości. A słuchawki, jak widać, mają dosyć dobre magnesy, bo same z sobą się mocno łączą, a tym bardziej elegancko wskakują do etui ładującego. Zarówno etui, jak i same słuchawki mają po prostu kropeczkę białą do ładowania. Przy oświetleniu zewnętrznym mocnym to za bardzo nie widać, ponieważ to jest białe. No ale nie bądźmy tacy, żeby tu kolorowe światełka sobie życzyć. No to teraz moje etui ładujące się ładuje, kropeczka się świeci, a w środku świecą się kropeczki na obu słuchawkach. No, w międzyczasie zaznajomimy się z instrukcją obsługi. Funkcji to te słuchawki zbyt dużo nie mają. Pamiętajmy jednakże, że one po prostu kosztują w promocji poniżej 100 zł, a bez promocji poniżej 150 zł. Zatem dowiemy się z instrukcji, jak słuchawki połączyć, jak je zresetować. To się przyda dla tych, którzy długo ich nie używali lub zapomnieli, z czym sparowali swoje słuchaweczki. Zatem dla przypomnienia wsadzamy je do pudełka i na obu wciskamy, a raczej dotykamy tej powierzchni dotykowej przez 5 sekund. Jeżeli dzwoni nam telefon, to dwa razy, w zależności od tego, którą chcemy stuknąć słuchawkę, odbieramy, a trzy razy odrzucamy. Możemy również słuchać na jednej słuchawce, wtedy tą drugą należy umieścić do pudełeczka, żeby nie grała tam gdzieś w kieszeni. No i tryb oszczędzania energii, 10 minut, to się samo rozłączy. No dobra, jak są słuchawki naładowane, to wszystkie kropeczki są wygaszone, czyli ta na etui oraz te na słuchawkach. I teraz mamy słuchawki gotowe do parowania. Otworzyłem pudełko i nic, na początek nie ma nic. Dopiero należy słuchawki wyjąć z etui. Dobra, będziemy sterować głośnością za pomocą opaski sportowej. No to tak, wyciągamy pchełki z pudełka. Zaczynają nam mrugać. Jak widać, na białym tle białe światełka, ale mrugają. Jak mrugają, to znaczy, że chcą się parować. Dostępne urządzenia odświeżamy na telefonie, od razu Redmi Buds 3 Lite. Wystarczy w nie kliknąć i
Od razu pytanie, czy zezwalamy na dostęp do kontaktów, zezwolimy na połączenia i jak najbardziej parujemy. Można zbliżyć telefon do słuchawek, można niekoniecznie, pomruga chwilkę i zaraz będzie efekt sparowania. Gotowe już się połączyły, a stan ich naładowania to 100%. Słuchawki są tanie, w związku z czym przez nie usłyszymy tylko takie piknięcia, nie będzie tam komunikatów głosowych. Jeżeli mamy już sparowane słuchawki, to dopiero włączenie dźwięku na urządzeniu włącza je na odsłuch. Czyli jak mamy pauzę na telefonie, to po prostu na razie nic nie jest odtwarzane i opaską nie możemy ruszyć. Zaczynamy odtwarzanie i wtedy na opasce będziemy mogli sobie sterować kolejnym utworem lub strykaniem w słuchawkę. Dwa razy to będzie do przodu, na prawej, dwa razy do tyłu to będzie na lewej, długie przytrzymanie na którejkolwiek z nich to będzie pauza. A plus minus głośniej, ciszej to z telefonu albo z opaski. Jak już mówiłem, w słuchawkach słychać muzykę, a szum miasta czy szum komunikacji miejskiej jest ledwo słyszalny. Zatem, choć słuchawki nie mają aktywnej redukcji hałasu, to pasywne, zwykłe fizyczne odizolowanie wystarcza. Naprawdę polecam.